Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony AMC, z używami kolejności z gry USAP 3BFI. Panie i panowie, użytkownik Kabanosek dał mi wyzwanie na ten poziom, żeby grać na kamerze pierwszoosobowej, napisał dwuosobowej. Zapytałem go w komentarzu, o co chodzi, nie odpisał mi, ale to nieważne, chodzi pewnie o kamerę pierwszoosobową, bo w poprzednim odcinku troszeczkę się sam pojawił, tak troszeczkę, minimalnie. Też zobaczymy, jak nam pójdzie na tym poziomie i zagram, spróbuję przynajmniej na pierwszoosobowej kamerze zagrać. Jeżeli się zesram, to się zesram, trudno. No oczywiście. Okej. Pigułki błazna. Jakaś laska psychiczna ze mnie śmiała. Chyba z tyłu nikt nie leci, okej. Sandway do mnie leci! Oho, shit! Shit, 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 shit! Nie! Nie, Sandwailu, zostaw mnie! Shit! Holy shit, udało mi się, Skrabczak akurat się pojawił, ale Jesus Christ. Zapomniałem w ogóle o Sandwailu. Kompletnie. Chyba tak, my cię znamy. Aha, fat joke. Okej, gdzie on jest w ogóle? To jest pytanie dobre. A, pasażer mam, okej, full. Dobra, pamiętajmy, panowie, kolejny odcinek, jesteśmy ponad połowę serii. Za nami jest. Siódmy odcinek, a zostało ogólnie odcinków, no w sumie 6. Łącznie z tym, poprzedni odcinek to była połowa naszej serii. Tak, już zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Co tam u was, krótko mówiąc, trochę mnie na kanale nie było. Troszeczkę też filmu nie było, także musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą malutką przerwę. Staram się troszkę, wiecie, ogarnąć kanał, ogarnąć wszystko co i jak, żeby było dobrze, żeby było jak najlepiej dla mnie i dla was. Jakieś nowe rzeczy, jeśli chodzi o tła, jakieś rzeczy takie oganiam na kanał, także wiecie. Czy mi się wydawało, czy w piątce skrabżaki strzelały, a czy w czwórce skrabżaki strzelały tylko dwa razy? A to strzelałem 5. To jest interesujące, bardzo. Okej, oni mnie denerwują, nie rozwalam tych dużych jeszcze, bo jest dużo tych małych, chciałem się tymi małymi zająć. Gorzej, jeżeli to skrabczak mnie trafi faktycznie. Był. Na Sunwaila musimy uważać, bo będzie lipa. O, on tam szaleje już, całkiem blisko. Nie powiem, au. Chyba nas. No i dalej lecą. Proszę się uspokoić, proszę się odczepić. I dać mi chwilę dechu. I zabiłem go, świetnie. Dobra, panowie rakietowcy, teraz was wyjaśnię tutaj. Wiem, że skarbczaka można wręcz tutaj załatwić, nie? O, o, dam radę? Jest, jak najbardziej. Dam radę, ale mnie strzelił kuźwa ten. O, wy tu co? Nie wiem, czy go zabiłem, to tego bezgłowego, zaraz się przekonamy. Za chwilę tu umrę, gdy będę się uważał na siebie. Sychaj, typie! Dziękuję. Się muszę skupić tutaj aż, Jesus. Tak to jest, jak się długo w sobie sama niega, nie? Długo w sensie kilka dni. Styk! Prześlicznie. Już cisza? Już cisza i spokój? Nie, jeszcze nie. Dobra, nas panu? Miło było. Amunicja do naszego karabinku się zawsze przyda. Trochę życia. O! Jest i Sandwail. Piękna sprawa. Trochę życia jeszcze. Tu nas goni kolega jeszcze. Dla nas. Tam jeszcze biegnie kolejny. Zaraz go załatwimy. Dziękuję bardzo. Kolejna amunicja. Amunicji nigdy za mało. Ohoho! Panowie, spokojnie. Za każdego wystarczy. Amunicji akurat na was mi nie braknie. W czasie najbliższym to na spokojnie. Ty! Nie pomyliło cię coś? Ty wiesz, kogo ty strzelasz? Wydaje mi się, że nie wiesz. Teraz za moją bransoletkę tutaj odpalę, zobaczymy, jak będziecie śpiewać. Jeszcze chwila się zdenerwuję. A panowie, panowie. Bo zaraz się zrobi nieprzyjemnie. Bo jego mi się uda chyba z tego załatwić, także się nie martwię o niego. O, go rozwaliło. Pięknie. Pewnie mało pamiętam z tej gry. Tak strasznie, Jesus. Bo zawsze jak grałem w sobie sama trójkę, to zawsze powtarzałem sobie te poziomy pierwsze. Jakoś tych dalszych nie chciało mi się po prostu grać dalej.
Tak to ze mną właśnie wyglądało tutaj. Tu kolega, co ty? Wejście będziesz, czy czego ty będziesz tutaj? Jest przejście, okej. Okay. Poszedłem dookoła zamiast prosto, no ale... No cóż, o, tu leży w ogóle jeszcze bejnie, chyba ze żołnierza. A nie, z, to po prostu co sobie leży. Kolego! Dobra, nas. Oho, dobra, ciebie nie lubimy. I to bardzo. Dobra, uważaj, żeby nie wejść za daleko, bo będzie lipa. To nie mała. Okej. Ło! O, chyba go trafiła rakieta. Ślicznie. Tu łoją do mnie cały czas, co za goście. Tam kolejna broń leży. Tutaj skrabczak zabił. Pięknie. Dobra typie, żegnam cię serdecznie. O, to on cztery rakiety i on pada, okej. Okay. Mniej niż bez głowy, znaczy twój, niż biomechanoid. Czy to jest... Czy tutaj leży... O Boże, o Boże. O Jesus. Chyba trochę was tu jest. Czy to jest... Devastator! Jak miło! No to jest najlepsza broń w grze. O, przepraszam, minigun jeszcze jest. A ja zaraz umrę, będzie śmiesznie. Zostaw mnie. Ja zaraz padnę, co będzie w ogóle śmieszne. Nie wiem, czy pierwszy raz tej serii, możliwe, że nie. Oprócz oczywiście tych specjalnych razy. Mi się wydaje, że... Nie, że nie umarłem jeszcze, chociaż ktoś może mnie skorygować w komentarzach, czy umarłem, czy nie. Pewnie tak, pewnie się oczywiście mylę. No ale cóż, zobaczymy jak to pójdzie, zobaczymy czy mamy czy nie. Dobra, zobaczymy czy pan Devastator dalej jest tak fajny jak był, kiedyś. A ty nie masz cela po prostu po byku. Dobra. Tak, to jest dalej zajebista broń. Pięknie. Trzy strzały zajęło mi zdjęcie Scrapjacka, ale tyle samo to z rakietnicy, czyli 5 zajęło mi zdjęcie biomechanoida. To jest chyba interesujące. To jest interesujące, czemu zajęło mi dokładnie tyle samo, a tam już nie. Mniejsza, tu mamy pancerzyk. Plus jeden. Schowany. Tu nic nie mamy. Dobra, to ciśniemy do przodu. Ciekawe, gdzie my idziemy, w sensie... Bo ja tak naprawdę w fabuły to nie skupiałem się za bardzo ostatnio. Nie pamiętam też, co jest moim minusem. Gdzie idziemy i co robimy? Nie pamiętam totalnie. O, o. Oh shit. Kolejny pan przyszedł. A na ciebie to mamy sposób, kolego. Oh shit. Naprawdę. Zablokowałem się, nie mogę wyskoczyć. Co za ból. Ja dopiero tu jestem. Oj, macie, rób checkpointów więcej. Tutaj przed tym jestem, przed wszystkim. God damn it. Dobra. Rozegramy to teraz lepiej po prostu i tyle. Jest ich dwóch, dlatego mnie tak złoili wcześniej. Ja fuck. Wiem, że on strzela tam, gdzie ja będę. Co za skurczy byk. Dobra, dajcie mi ten Devastator, bo bez niego to by tutaj lipa. Idziesz czy nie? O teraz prosto lecisz, no wiesz co? Dobra. Tego to jest tragedia pomocy. Dobra, on powinien leżeć już, tak? Leży jak najbardziej. A ciebie, swaczku, chodź. Dobra. Po kolei, na spokojnie. Zobaczymy. A w ogóle próbuję im celować w głowę, to nie jest Sam 4, więc XD. Kto? Który? Kto? Nie pomyliło wam się coś? Pytam się. Bo mi się wydaje, że jednak tak. Broń, życie, wszystko jest potrzebne. Dobra, ja sobie przygotuję już tutaj, żeby strzelać w nich. Chodź! Byłem do ciebie gotowy. Aaa, bo ty był arachnoid jeszcze u góry. Dobra, wszystko już wiem. Chyba leży. O, shit. Udało się. O, trochę was teraz idzie tutaj. Przydałaby się podwójna dwójka, ale to nie jest ta gra. Haha. Ale melee w systemie dwójce jest, tym się mega podoba. Melee, double wielding, no. Double wielding, czy wielding, co to się tam mówi. Po angielsku ciężki język. Okej, czysto. Przeżyję teraz, idąc tutaj. No, w tą stronę to na pewno nie przeżyję, szczególnie, że mi światło świeci w twarz, więc...
Będzie na pewno zabawnie tam na dole. Okej, okay, żeby nikt mi nie skrzyczał w komentarzach, przyjdę się jeszcze dookoła i zobaczę, czy nie pomijam czegoś. Bardzo prawdopodobne jest to, że właśnie pomijam. Tam Sunwail jest, także mam chwilę tutaj oddechu, zanim on tu przyleci. Ciekawe, jak tu stanę, to on tu przyleci do mnie. Nie wiem i chyba nie chcę testować. I'm good. Tutaj mi się dobrze żyje, także nie będziemy przesadzać. Z drugiej strony sprawdzę jeszcze, chociaż wątpię, że coś tu było. O, jest kolega. To jest dziwny trafia do mnie jeszcze. Co jest? No, nie. Pancerz tylko, nic więcej. Okej. Okay. Coś pominąłem na pewno. Nie mam pojęcia co, nie mam pojęcia gdzie. Ja idę dalej, bo jeżeli mam się zesrać, to wolę się zesrać jak najszybciej, mieć to z głowy i iść dalej, krótko mówiąc. Okej, okay, dobrze. Te małpki będą, co? No właśnie, a ja nic nie widzę. O mój Boże, ta muzyka. Dobra, wiecie co? Jak się zesrać, to się zesrać, wiecie? Mogę nie mówić za wiele, mogę się skupiać. Więc ja was ostrzegam, bo to jest ten poziom, o którym mówiłem ostatnio. O no, świetnie. Nie będę jak wchodzić w dupę szatana! What the hell was that? No! Ale tak miało być, to miał być taki jumpscare. Co za skurwysyństwo. Niech mnie ostrzega następnym razem, nie? Boże! Mogę to wysadzić? Nie chcę marnować tego. Nie mogę tego wysadzić, okej, czyli muszę iść na dół pewnie. Ta muzyka jest cały czas, tutaj wy sobie bicie, dobre, nieważne. Mhm, świetny pomysł. Ja nie widziałem co to było, po prostu się wystraszyłem i cofnąłem. A sam... Co to było? What the fu... what? What the hell, man? Byłem pewien, że to się będzie. Oho, już coś gdzieś słyszę. Nienawidzę tego poziomu, to jest ten poziom! Czemu tu skała lewituje? Coś tu miałem, coś tu... Ja pamiętam, że tutaj raz błądziłem strasznie długo w tymi korytarzami, bo nie wiedziałem co gdzie jest. Mało tego, żebyście wiedzieli, nagrywam to w pół do 12 w nocy. Right. Space monkey! Space motherfucker! Cześć, Scrapjack. Devastator. I to... Kurwysyństwo. Nienawidzę tego dziadostwa. Jeszcze jedna tu była? Wyskocz, no. Come on. Jeszcze jedna. Tak mogę z wami grać. Just like mom used to say. The only good space monkey is a dead space monkey. A, czyli mama sobie sama była bardziej hardkorowa od niego. Jesus Christ, okej. Okay. Masz niezłą mamę sam, powiem ci. Ale zobaczcie. Dziadostwo totalne, czemu mi się nie mam fokusu, tak? O, czemu? Bez sensu. Nie, 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 nie. Nope. I'm good. Już się zgubiłem, świetnie. Okej. Okay. Dobrze, o nie, o nie. O, na pewno. Idę tu. O nie, to jest pułapkę. Jak nic. A ja przeżyłem, a ja ich słyszę wszędzie. I ja słuchawek nie mam cicho, nie oszukuję tym razem, żeby nie było. One łażą wszędzie dookoła. Chyba widziałem, widziałem, widziałem. One przychodzą do nas, także ja się nie boję tego aż... A ich aż tak, ponieważ one i tak muszą przyjść do nas. I słuchajcie, jak one, krótko mówiąc, do nas przychodzą. O! To przebiegło tak! To mi się już mniej podoba. Albo one skaczą, dobra. One jest nade mną teraz? Okej, okay, nieźle tutaj skaczą. One tak muszą przyjść do nas, także...
Ja mogę stać tutaj cały czas i będzie ok. Czy ja się boję tu im wyjść? Tak, boję się. Dobra. Dopóki je słyszę, ja tam nie wychodzę. Miejcie to na uwadze. Wiem, że tu jesteś. Nie oszukasz mnie, wiem, że tu jesteś. Wychodź. Dobra, ja się cofnę, przeładuję sobie. Cześć, małpo. Ja powinienem w sobie przestać mówić, gdzie one są, bo one są potem w kompletnie innym miejscu, więc... Moja to ja, szybko upada. One spadają, jak ja strzelę, okej. Okej? Ale ich tu jest. Wejść tam do środka to byłaby jakaś masakra. Samobójstwo, krótko mówiąc. Ja nie widzę, gdzie one skaczą, więc o, tam skoczyła gdzieś na prawo. Nie wiem, czy jest jedna, czy jest więcej. Przeleciała. Jest cicho już? Chyba małp nie ma. Jakiś plus. To są zajebiście fajne sekrety, nie? W tym miejscu, jak się faktycznie zeksploruje tutaj rzeczy. Słyszę małpę, ale nie wiem, czy tutaj, w tym pomieszczeniu. Żadna siła mnie nie zmusi, żeby tam iść. Żadna siła mnie nie zmusi. Chyba pójdę w exploit w sumie, skoro tu map nie ma, to mogę pójść trochę w exploit. Zobaczymy, co tutaj jest, jeżeli cokolwiek. Okej, okay, nieważne. Stop! Hey guys, what's up? Okej. Okay. Ha, na pewno. Powiem tak, jeżeli tam jest fajny sekret i się tam opłaca iść, fajnie, ale robię w tył zwrot. Żadna siła mnie nie zmusi, żeby tam iść. Przepraszam bardzo, przepraszam was wszystkich, ale żadna siła mnie nie zmusi, żeby tam przejść, więc I am so sorry. Jak mapa na mnie wyskoczy, to będę zło... To jest gorszy niż małpa! Przepraszam za wszystkie moje grzechy, dobrze? Okej! Gdzie mam iść? To jest moje pytanie. Jak chcę się stąd wydostać? Ja coś słyszę cały czas jeszcze. Tam na górę? No dobrze, tylko jakim sposobem mam tam się dostać? Czy muszę iść gdzieś tędy? W sumie tędy, no jeszcze nie szedłem jeszcze. Na przykład tutaj... Przeżyłem! Siła! Z mężczyzną! Goddammit! Jestem mężczyzną. Ja sobie dam radę, ja sobie poradzę. Ja wiedziałem, że są małpy, także jest ok. Czemu się blokuje? Do ściany, ok. Dobra. Jeszcze są małpy, ok, w porządku. Ludzie mogą nie być szczęśliwi ze sposobu, jaki ja ten poziom przechodzę. Ale wiecie co? I don't care. Tak mi jest lepiej. Czy może ona skoczyć na mnie w końcu? Byłbym bardzo szczęśliwy z tego powodu. O, cześć! Tu jesteś. Dobra. Na pewno. Mamo, jest bezpiecznie? Mamo? Mogę przejść? Mogę się pobawić samochodzikiem. Przy okazji, mamuś, nie chciałbym dostać zawału. Dobra, taktycznie. Nie się zawalczało na mnie, okej. Okay. Dobra, sprawa jest następująca. Żadna siła mi nie zmusi, żeby wejść do żadnego z tych pokoi. Będę tu. Ha! Okej! Pa!
Nie ma takiej możliwości. Skurwysynie. Są schody. Zakładam, że muszę tędy iść, skoro są schody. Tak, żeby w tym względzie idę tutaj. Okej. Okay. Przezorny. Zawsze. No na pewno. O! Zapisywanie! Jest! 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 I did it! I did it! I did it! I did it! I fucking did it! I'm so happy! I'm so happy! Pominąłem tak dużo! I don't care! I don't care! Okej. Okay. You wanna play? Typie, typie. Co takie dwa szybkie sko... Shit. Shit, udało się, dobra. Woo. Takie dwa szybkie skaki, co? No. Not in my house. O, na pewno. Nie, was słyszę. A, ja jestem głuchy. Nie jestem głupi. Jestem tak szczęśliwy, że ten poziom przelazłem. Że jestem szczęśliwy. O, cześć! Hey guys. Welcome. Welcome to the party. Welcome to the family, son. Miałem z widy, myślałem, że na tym filarze jest małpa. Boże. Ja tam nie wejdę. Żadna siła mnie nie zmusi. One tu przyjdą same, więc ja się nie przejmuję aktualnie, wiecie? Niech ten odcinek trwa jak najdłużej. Ja się nie przejmuję. Mogę nawet 3 godziny wrzucić. Byle żebym go przeszedł, wiecie? Byle żebym go zrobił. Tu jak chcę, to powinna przyjść na tą ścianę, nie? Tak. To po prostu genialny, co mam powiedzieć? Okej, okay, cisza i spokój, miło. Pancerz dodatkowy, bardzo fajnie, nic mnie nie zjadło, jestem mega szczęśliwy z tego powodu. Okej, 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 dobrze, 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 that's fine, that's fine. That's fine. That's fine. Ty gdzie? Dobra, proszę mnie nie zjeść, bo przeładowuję. Posrane są te małpy, serio. Wiem, że to chyba nie jest koniec, jeśli chodzi o ciemne korytarze z małpami. Bo będzie chyba sekcja, gdzie będziemy ściany wysadzać C4 jeszcze. Jeżeli pamiętam dobrze. Także to nie koniec zabawy. Haha! Kto by pomyślał? Widziałem cię. Dammit. To jest skraczek po lewej, czy coś takiego po prostu grubego, tak mi się zdaje. Oj, kurde, uciekła. Cwaniuja. Żegnam. Żegnam. Miło było. Naprawdę miło było. Kurde, uciekła mi. Nie, dobrze, ten poziom gameplay się cały z karabinem, więc śmieszny w sumie. Chciałabyś. Nie ma. Chciałem tak fruwać jak one, fajnie tak. Chcę, kurde, poskakać. Nie zauważyłem, to się mogło źle skończyć. To się chowają sprytnie. Cwaniły. Kurde, tylko się zauważy, że to uciekają. Co za dziadygi. Chodź! Tyle? Nie? Nie wiem, zobaczymy. Klee mnie atakuje. To Klee się nie boję akurat. To się Klee boi, hehe. Dobra.
Nie wiem co z sekretami, nie wiem co ze wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Nie interesuje mnie to. Ale tu sobie pójdę jak najbardziej, bo to mamy fajne. Oh shit, oh shit, oh shit. Fajne rzeczy. Nie wiem czy musimy iść tutaj dalej, czy gdzie indziej. Chyba tu, bo tu są przeciwnicy, nie? Mi się zdaje, że miałoby to sens. O! Swoich strzela i dobrze. Szybko, szybko! No! Dawaj go! Yeah! Pięknie! Yeah. Chodź! Dobranoc! Kurnanoc! Skurwisynu! O, ciebie nie widziałem dawno! Nie, zastanawiam się czym cię zabić. Masz rakietę. Smacznego. Bo ja się w sumie wrócę tam, zobaczymy co tam jest. Bo jak mówię, nie pamiętam, zacząłem tą serię pamiętając i wiedząc wszystko. A teraz jestem w tej grze i nie pamiętam nic, więc śmiesznie. Ciśniemy na tą stronę, zobaczymy co tutaj się znajduje. Okej, okay, więcej rzeczy. Oho, na pewno. Ja sobie najpierw G zapiszę. There we go. I potem to wezmę. Miałem grać cały poziom na pierwszej osobie, już zepsułem, nieważne. Czy pojawiły małpy znowu? To żart? Słyszałem małpę, tak szczerze i prawdziwie. Może być... Czy się pojawili? Okej. Niedobrze. W takim razie... A mogę im te filary rozwalić? O! To jest też taktyka bardzo fajna. Nie wiem czy to jest małpa czy arachnoid właśnie. To bardziej arachnoidy są, okej. Brzmiały jak małpy, co mam poradzić? Idą tu czy nie idą? Guys? Bo nie mam pojęcia. Czajcie. Tak, Sirius sam nie ucieka od walki, ale ja im steruję. Więc ja ucieknę. Sandwale, po raz kolejny daje o sobie znać, że tutaj, tutaj jest. No, dokładnie. Macie solidnie przesrane. No, ale musieliście, nie? Musieliście. Co my tutaj mamy? Ammunition. To coś z tyłu jest? Nie. Bierzecie i spitalam. Bo tu podoszenie czegokolwiek to jest. Zły pomysł. Witamy w Siriusamie, co? Muszę się chyba do środka? Nie, muszę się postawić. Cześć, Kawdżaku, jak się masz? Tu nic nie ma z tyłu, ale tu jest znowu jedno życie, które się pewnie źle skończy, jak je podniosę. A może nie? Chyba ty zanim tu przyjdziesz, tu miną wieki, więc... Cię powinno załatwić? Nie? Czyli tam to kiedy rozwaliłeś, dobrze. Niemiło. Wiem, że manuje rakiety moje, no ale trudno. Się mówi. Bo tu jest tabliczka jakaś. No entry znowu, okej, okay. W porządku. No, co my tam mamy dalej? Mówię, nie pamiętam w ogóle tej gry, co jest ciekawe, że można takie zapomnieć. Ja przechodziłem to tyle razy już. Fajnie. Gdybym tak mógł na przykład zapomnieć Undertale, byłoby fajnie. No ale nie mogę niestety. O, panie! Komitet powitalny! Nic nie widzę przez tą kuźwa mgłę! Czy burzę piaskową, czy co to jest? O, biomechy! O, woleja! Nikt to nie widziałem dawno! Padły chyba obydwa. No, o, shit! Aaa! Jeszcze tym pośmiertnym atakiem mnie dorywały. Cwaniły. Nie widzę tego typa tutaj sobie. Tutaj. Co widzicie, bo ja nie. To się z tyłu pojawiło, czym się zdawało. A nie, z tego się pojawiłem, dobra. Ciekawe, ciekawe. O no, was tak łatwo nie rozwalę już. Tego oszczędniej z tym. Okej.
Coś z tyłu jest? Czy się rozwalił pocisk po prostu? Ktoś coś widział? Okej, okay, interesujące. Bardzo interesujące, bo ja nie widziałem nikogo. A tutaj jest gdzieś ktoś. Tutaj się chowa, Boże. Co za koleś. Pancerzyk, mamy full, nie zauważyłem nawet. Okej. Okay. Ciśniemy dalej, mamy otwarte w końcu. Tu coś pisze? Tak, najbardziej. Przepowiedziano, że nadejdzie dzień, gdy ten, który posiada wiedzę, wzniesie strzałę i pieczęcie zostaną złamane. Ciekawe. Magic door. Okej. Okay. Mam pokazane trzy lokalizacje różne. No to by wychodziło cztery. To musimy się tam dostać, żeby otworzyć te drzwi. 5. Activate Plasma Generator 1, a.k.a. Horus. Ok, czy musimy odpalić Horusa, jeżeli dobrze przeczytałem i dobrze przetłumaczyłem. Żeby te drzwi się otworzyły, musimy otworzyć 5 innych, czy 4 inne? 4 inne, tak? Bo są 4 te badziewie na środku. Ok, no dobra, czyli mamy sporo roboty teraz w sumie. Co muszę sprawdzić? Poddajcie mi chwilę, bo coś mi się nie podoba bardzo. Dobra, nagrywa się dalej wszystko. Tylko mi ten hat zniknął w ogóle z prawego górnego rogu. Coś ciekawe. Dobra. Czy musimy to aktywować, czyli musimy wyruszyć w podróż. Po raz kolejny. Tak, dokładnie. Mogę to podnieść? Dziękuję. Mamy amunicję. Pancerzyk plus 200. Jesus Christ. To były te małpy pieprzone. Niestety. Widzę cię. Nie wiem, czy są te małpy pieprzone, niestety. Tu, tu, tu. Tu jest jedna. Nie słyszę, co są jeszcze. Tak, jest jedna. Powinna być jeszcze jedna. Nie, okej, okay, to zeszła w porządku. A, ciekawe. W takim razie, no dobra. Tyle? O, panie, okej. Okay. To jest grubo. Żegnałem pana. Nie trafiłem w niego? Trafiłem. Zmanowałem jedno uderzenie, nieważne. Wow! Tebie jest małpa. A ty, cwanie, uro. Nie ma tak łatwo, to jest jedno życie, ciekawe. Co mi to zrobi? Okej, okay, jestem zamknięty w takim kuźwa pomieszczeniu. Ala, to jeszcze wolny biomech. Spoko. Niech sobie będzie. Ja bym mu przypieprzył kulą w sumie, chociaż kula mało, to może lepiej nie. Wiem, że w sobie stawiać czwórce minigun był późno. Tu jest 7 poziom, tyle minigana nie mam. Okej. Okay. Hej, dude. Miło było. Doleci do mnie? O, jak najbardziej, jeszcze jak. Jak trafił, patrzcie, jaki ma traf, cwaniaczek. Cyk, cyk, cyk. Benac, miło było. Czy oni tu czekają na mnie, tak? Tu, i tu w ogóle rzeczy na mnie czeka, to jest straszne. Okej. Okay. No i są cwaniaczki. Te biemychy są wytrzymałe jak cholera swoją drogą. Taką serią poleciał, Jesus. Zapomniałem, że oni mogą właśnie w trójce też serią walić, tak samo jak w czwórce. O, rany boskie. I psyk, pięknie. Tun, 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 tun. Tu łańcuchy tu lecą, dobra. Pytam, 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 pytam. Po co popatrzeć idę, skoro mam go full? Nie mam pojęcia. Czy my tu coś. The door is locked. Potrzebujemy karty jeszcze. Aha. Tyle rzeczy do roboty. Zakładam, że jest tutaj, bo są kontenery. I jest ochronione. No ale mogę się mylić, oczywiście. Halo? Macie kartę? Może? Małpy. Nie. Jest karta, okej. Okay. To się wrócimy do świątyni, zobaczymy, co w tej świątyni się kryje. Ktoś idzie do mnie? Nie, no i bardzo dobrze. Tak właśnie powinno być. Hello. I have access now.
Mogę zamknąć? Jeszcze bezpiecznie, ale to mam drzwi z tyłu zamknięte, szczerze. Czy to są pierwsze drzwi, które mam zrobić? Tak! Hello! Jej! Teraz powinienem w pierdol dostać, nie? Może lepiej nie, wiecie co? Może lepiej nie, tak szczerze. Może mi oszczędzicie tego zachodu? Chyba jednak nie. Oh shit, taką amunicji. Ale to nic. Oni wykryli, ty! Ktoś tam zabrał artefakt, czy coś tam, czy jakąś monetę. Atakujemy groja! Z automatu! Coś mnie chyba chciało zjeść z tyłu. Nie wiem. O, dostanę od tego, to był głupi ruch, bardzo. Ja sobie przeładuję. O, granat. Pum. Super. Okej, to mamy jedno załatwione. Słuchałem, że będę po prostu z każdej strony do sypienia będą rzeczy. Tak, tu są małpy. Oh shit! To mnie wystraszyło trochę. Nie spodziewałem się ciebie w tym miejscu takim dziwnym. W sumie. Pozwolę sobie chyba przejść dookoła. O, to są kule. O, to panie. Dostałem te kule? W sumie nie mam pojęcia, czy tak, czy nie. Bo ich nie widzę. Mogę mi się zniszczyć. Well. Zdarza się. Tu jestem! Come and face me! Ja tam między nie, nie wejdę, bo to jest po prostu śmieć na miejscu. A przynajmniej ja, tak to widzę, więc. I. Pum! Dobra, same tu przyjdą, tak? Spoko. Sandra, możesz tu przyjść i po prostu je zjeść. Wszystko to wchłonąć, byś mi zaoszczędził sporo roboty tak naprawdę. Tak całkowicie szczerze. Że tego nie trafiłem, to jestem po prostu zły na siebie. Gdzie? To? Guys? Bardzo bym chciał, żebyście i tak mnie nie jedli. Cześć. Okej. Okay. I tu jest całkiem sporo, z tego co pamiętam. A za dużo. Na pewno. Co widzieliście? Że podskoczyła w powietrzu jakieś tak dziwnie. Ale numer. Tańcząca małpa. Ha. O, ty masz mało zdrowia, co? Z tego co widziałem. Przynajmniej to mi się wydawało. Tak, miałam mało zdrowie. Chodź, chodź. Zapraszam. Zaczynając tę serię, wiedziałem, że z nimi się będę musiał zmierzyć. Nie widziało mi się to ani trochę. Szczerze. No ale cóż. Trzeba to trzeba, nie? Ale ja musiałem tą kartę zdobyć najpierw. Interesujące, okej. Okay. Ale tu idą do mnie, god damn it. Zostawcie mnie! Zostawcie! Odejdź! Sieć! Małpo, ty! Jak chcę, wydać się zespi więcej, mam nadzieję, że nie! To jest idealny spot dla nich, wiele tych filarów itd. itd. Daj mi to, ja są spierdalam. Na. Łe, ła! Za co? Nic nie widzę, przysięgam. O, tam biomechanoid stoi. To widzę. Chodź tu! Dobrze, załatwiona. Tu ją chyba na dachu widziałem jedną. Się przemieściła. Suka. Nie widzę ich, tutaj są. Dobra. Widziałem cię, cwaniaczku. Nic mi nie umknie. Nic. Ha! Oh shit! Leci kolejna. Może tych małp cię ubije tyle, że mi na całe życie starczy. A musiał się ruszyć, co za skurczy byk. Nie! Nie osiągniesz mnie! Powiedziałem już. A czy właśnie małpa padła przez tym mechanoida? Bardzo mnie to cieszy. O, idziesz do mnie! Co, stickerowałem cię? Trudno. Mówi się, ty jedyna.
Te pieprzone małpiska, no. Nie mam słów i nie mam pytań do nich. Serio. Słyszę je dookoła, słyszę je wszędzie. Nawet tam. Nawet są tam. Co za małpy. Bo ja nie wiem, tych przeciwników nie lubię, bo one wiedzą, gdzie ja jestem. I one skaczą właśnie z mój na mój, właśnie w moim kierunku. Mi się to nigdy nie podobało, tak totalnie. I co teraz? Ja chciałbym się ich pozbyć, tak wszystkich. Da się zrobić? Chyba się da. Gdzie ona jest? Przyjdą do mnie, czy nie? Nie mam pojęcia w sumie. Tu ją słyszę gdzieś. Szmatę, znaczy nie jedną nawet. A widzę cię. Chodź. Nie bój się. Chodź. Ale myślałem, że będzie cisza. Już? Spokój? Spokój. To dobrze. To się mega cieszę z tego powodu. Dobra, wchodzimy na to terytorium teraz. Tam. Ale są dwa obok siebie? Jak to tak? Dobra, otworzymy to. A gdzie jest tamto? Gdzieś tutaj? Tutaj. Dobra. To nie wiem w sumie, które pierwsze. Nie wiem, czy dwa na przykład na raz nie zebrać, bo by mi się wydaje lepiej. Chyba niech to się otwiera, tu przyjdę za chwilę. Zbiorę sobie to. Mogę pójść dookoła? Sandwail mi... Nie mogę iść dookoła. Dobra, to trochę komplikuje sprawę. Bo to jest tu, żeby tu się dostać, muszę przejść tutaj i dookoła, dobra. To komplikuje sprawę, nie powiem. Bardzo. Hopla. Ohohoho! Panowie, spokojnie. Bez ała! Bez nerwów, powiedziałem. To co po drugie poszedłem? O mój Boże, zrobiłem chyba największy błąd w moim życiu! Bo aktywowałem ich teraz tyle, że to jest szok, tak zakładam. Dobra. Come on! You sons of bitches! You won't kill me! You just won't kill me! Tam skrabczak jeszcze idzie. Może stąd wyjść w ogóle? Grubasek? Chyba nie. A są mapy w środku. Podziękuję. Ale tam sobie trzaskaj. Muszę akurat je rozwalić. Ale tu armia idzie. Holy fuck. Holy shit. Okej. Ktoś jeszcze? Woo! Zawodnik. Ja ci dam. Ten się pojawił tutaj. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo czemu. Respawner jest ich? Był. Tak czy siak. Bo zakładam, że ich tam trochę zostawiłem. I tak trochę mam to w dupie. Jakoś dobrze mi się z tym żyje, wiecie? Ale łoi. 5 czy więcej? Nawet nie wiem. Chyba, że więcej strzela. Ale nie zdążyłeś strzelić. Zrozum. Cześć, myślałeś, że ja nie wiem, że tu jesteś? I tyle, małpek nie ma. Super. A jesteście jeszcze wy, niestety. No i tu wejdę, na przykład Klej tu wejdzie. Jestem mega ciekaw. Bo Klej do mnie biegł i nagle go nie ma. Wywalone. Nie interesuje mnie to aż tak bardzo. Całkowicie szczerze. Okej, możemy teraz tutaj na tu zejść. Oh yeah. Let's go. I schodzimy na dół naszą bransoletką piękną. Lubiłem ten pokój bardzo. Została muzyka, bo są przeciwnicy jeszcze oczywiście. A to z czego? Już się powinni dostać. No, zawsze ten pokój fajnie wygląda. W ogóle jest to można spaść, nie? Z tej platformy się zabić, z tego co pamiętam. Bo udało mi się to raz zrobić, tylko zapisałem gę zanim stąd zszedłem. Fajnie.
Fajnie to wygląda wszystko, mega mi się podoba. Poziom przeżyłem, to jest najważniejsze. Przytulnie, przytulnie, tu macie. Miło, nie powiem. Idziemy. No się muzyka skończy, jak tam wejdziemy, kto wie. Koty na nas czekają. Okej. Okay. I zapala wszystko fajnie. Idziemy. Damn. Ho ho! God damn! Sam Bóg! Okay, sam, nie wiem co robisz, ale mam nadzieję, że wiesz co robisz. Is online and spitting out plasma like a... That's amazing! We finally got an actual piece of Syrian tech running. Hell yeah. We learned everything we know from reverse engineering, but we've never been able to make any of their stuff work. Oh my god, do you realize what this... Quinn, I'm glad you're happy, but there's a bar stool out there with my name on it, and if I'm not mistaken, we got one more of these things to get running. Oh, right. Sorry. Mm-hmm. Okay. The other power generator is over in Luxor. Get that spun up, and you can head for the showers. Copy that. Luxor. Luxor to jest poziom z jedynki, nie? Z pierwszego stacja, z tego co pamiętam. Właśnie przez całą serię jest już samo, przez prawie całą się przewija właśnie Karnak i Luxor. To są dwie takie właśnie lokalizacje, o których wspominałem często. I się pojawiają też często. Bardzo miłe, bardzo fajne. Zakładam, że musimy się właśnie wrócić. Tylko nie wiem do końca po co. Hey guys, I'm back! Okej, nie mam pojęcia gdzie mam teraz iść. Nie rozumiem nic z tego. Nie! Szczerze. Jestem całkowicie szczery w tym, co mówię. A.K.A. Horus. Teraz mam tędy wyjść? Nie wy... Okej. To jest bugowane. W porządku. Nie mam pytań. O-o. Oh shit! Myślałem, że coś rozwali. Come on, you son of a bitch! Panie Knumie, dzień dobry, witamy! Wakey, wakey, motherfucker! Jesteś beznadziejny. BOOM! A myślałem, że upadnie. To wiesz co, zabiję cię pistoletem. Frajer! And stay down. Wakey, wakey, motherfucker! Życzę miłych snów. Okej. Okay. Open the door for me. Widziałem coś na ziemi, czy mi się zdawało? Chyba mi się zdawało. Okej. Okay. Czy tu jest bezpiecznie już? Nie ma już złego pana? Poszedł? Taką nadzieję. To są jakieś kamienie, które lewitują. Crow Team! Co to? O, myślałem, że jeszcze nie ma końca. Okej, okay. Jezus, Maja, ten poziom. Yeah! Przeżyłem! Na pierwszej osobie! Sukces! Prywatny sukces! Okej, okay. Mroczna Narzeczona. Kolejny poziom przed nami, panie i panowie. Jeden sekret znowu. 17 na 13 save'ów. O 5 minut dłużej grałem niż miałem grać. Ale to nie szkodzi. Panie i panowie, Kabanosik. Udało mi się twój challenge skończyć, także jestem mega szczęśliwy, udało mi się przeżyć. Mówię, nie było pająków, nie było tak źle. Gdyby właśnie w tych podziemiach tam były pająki, byłaby tragedia. Ale pająków nie było, także widzieliście, że dałem sobie radę. I tak samo mam nadzieję, że wam się podobało. Podobało wam się, jak się
bałem, jak się przeraziłem tych małp i jak to rozegrałem. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak to rozegrałem i nie będę bity w komentarzach. Ale na razie cóż, nasza narzeczona kolejny poziom przed nami. A jak na razie się z wami żegnam, także cóż, trzymajcie się, moje znane, zapraszam was za kolejne odcinki z Seriusa Matryki. Trzymajcie się, pa pa!